witajcie na kanale Megadyskont w kolejnym super odcinku, w którym odwiedzimy Austina z Homescapes. Kto z Was nie widział całej poprzedniej serii odcinków, koniecznie musi to nadrobić. A kto widział, to oczywiście zostawia wszędzie kciukasy do góry dla mnie i dla Austina. Okej, zaglądamy, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Oczywiście przypominam, że to jest jedyna gierka, w którą gram też poza nagraniami, także nie bądźcie na mnie źli. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj stworzyć tutaj razem coś fajnego. Każdy odcinek rozpoczynam od żyć dla mojego teamu. Każdy zawsze ich potrzebuje. Tutaj widzę, że jeszcze mamy jakąś wiadomość. Dostajemy 300 monet. Bardzo dziękujemy. Dzięki temu mamy ich 783. No i jest jeszcze ten trwający sezon The Greatest Show. I tutaj widzę, że mamy 1135, więc jedną rzecz możemy sobie tutaj dostawić. I niestety, po raz kolejny przed nami jest level hard. Level numer 2700, który spróbuję dzisiaj przejść razem z Wami, ale standardowo, jak się nie uda, to polecimy sobie dalej w modernizację naszego domu. Mamy na to aż 307 gwiazdek, więc będzie co robić. Na początek spróbujemy sobie przejść level super hard. Niestety nie są one proste, jak już dobrze wiecie, ale też bardzo często przynosiliście mi tyle szczęścia, że razem z Wami się udawało. Okej, wziąłam sobie dwa boostery, które mam dostępne, czyli kulę i latawcę i być może dzięki nim pójdzie nam trochę łatwiej. Mamy do zbicia aż 76 tych takich białych pól. Jak wiecie, białe trzeba klikać podwójnie, ale z tego co widzę, mamy pierwszego boostera, dosyć fajnego, który nam zbije trochę tego. Wow, ale słuchajcie, się wyczyściła ta plansza, ale w ogóle widzicie, jak mało ruchów jest? Jest tylko 9 ruchów. Ale na szczęście mamy kolejny booster, który mam nadzieję uda się z czymś fajnym połączyć. Bo jak wiecie, kula, która jest sama, to ona za dużo nie zdziała. Ale jak już będzie połączona z czymś, to jak najbardziej. Dobra. Aj, poszło niżej. Kurczę, myślałam, że to się załapie tutaj. No nie, no nie, słabo, 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 wykorzystałam boostery i chyba to na nic nie da, bo jeszcze aż 16, nie, 13 tych pól. Dobra, spróbujemy na zielone. No i jeszcze aż 9 zostało. I zero ruchów, no nie, no nie, no nie. Widzicie, nawet z boosterami jest bardzo ciężko. Próbujemy jeszcze raz z takim samym kompletem boosterów. Być może ułożenie klocków będzie troszeczkę lepsze. Jeśli gracie, to oczywiście koniecznie dajcie znać, na jakim jesteście etapie. Zawsze mnie to bardzo ciekawi, także czekam na wszystkie wieści od Was. Dobra, spróbujemy sobie tak. Na razie tam wokół tego boostera niestety nic dobrego się nie dzieje, żebym mogła go z czymś połączyć. Może teraz. Dobra, łączymy go z rakietą. Widzicie, że zostało tylko 6 ruchów? To jest straszne po prostu. Tutaj chyba bez dwóch boosterów nie da rady. No i znowu mamy kulę. O, dobra, połączmy ją z tym. Proszę, 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 niech to coś da. Proszę, proszę, proszę. Jest! Jest, 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 jest! I to poleci na ostatnie. Super! Udało się. Teraz zdradzę Wam w sekrecie. Słuchajcie, 3 dni siedziałam nad tym levelem. Z różnymi boosterami, z nielimitowaną ilością żyć. Po prostu cała masa tego wszystkiego była. No i nie udawało mi się tego przejść. A dzięki Wam się udało. Mamy level hard z głowy. Bardzo Wam dziękuję, bo pewnie mocno trzymaliście za mnie kciuki. A teraz coś chyba, czego jeszcze nie było podczas nagrań, bo po prostu się nie trafiło. Minigame. I teraz kolejna ciekawostka, którą Wam powiem. Na początku, jak poznałam tą grę, to myślałam, że ona tylko na takich minigrach polega. Tak naprawdę ja myślałam, że tutaj trzeba rozwiązywać jakieś zagadki, żeby przechodzić kolejne levele i tylko dlatego to zainstalowałam. No ale później mnie tak wciągnęło, że przepadłam. No i teraz musimy zrobić wszystko, żeby to jabłko nie spadło do tej dziury, tylko żeby Austin nie zdobył. Więc musimy po kolei odkrywać konkretne miejsca. No i myślę, że już to mamy. Jest! To są takie bardzo krótkie jakby łamigłówki, żeby tutaj wiedzieć, co dobrze po kolei otworzyć. Akurat ta była naprawdę wybitnie krótka, czasami są dłuższe, no ale udało się i możemy przejść sobie dalej. Mamy teraz level 2701, jest levelem prostym, oby, do zebrania 4 ciacha i 32 jabłuszka. Zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli na to ruchów. Kula, dziękujemy, oczywiście za poprawnie
zrealizowany poprzedni level, która już się sama zmarnowała, ale niestety innego wyjścia nie było. Dobra, one są tam wszystkie tak u góry, że tylko właściwie będziemy bazować na tym, co jest tutaj na dole, czyli na tym, na tej kuli, która w momencie, kiedy się rozbije przy niej trzy razy cokolwiek, to widzicie, ona celuje w konkretne kolory. A tutaj mamy tak upchane wszystko, że chyba najbardziej ciężko będzie się tych ciastek tutaj, słuchajcie, pozbyć. O, widzicie? Tutaj trzeba to rozbijać, żeby one w ogóle przeszły dalej. Więc chyba łatwo nie będzie. No ale próbujemy, nie poddajemy się. Bardzo mało ruchów. Dobra, kolejne będzie zaraz uwolnione. Chyba. Oh no. Chyba łatwo nie będzie. No i widzicie, jak to jest? Czasami level zwykły jest trudniejszy od hardów. Bądź też super hardów. Bo wydaje mi się, że ani jednego ciastka nie uwolnimy. Nie, no jedno się chyba uda. Nie, nawet nie jedno. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, próbuję szybko jeszcze raz. Na razie bez boosterów. No jedynym pierwszym ruchem, który jest tutaj w tej grze możliwy, to jest połączenie tych dwóch bomb. I teraz zrobimy sobie tutaj drugą bombę. Teraz rozbiję ją tu. Właściwie bomby chyba tutaj z tego wszystkiego są najlepsze, ponieważ one rozbijają te takie poprzeczne rzeczy, które blokują nam te ciastka. Ale nadal jest niewesoło. Dobra, teraz trochę więcej boosterów się tutaj naroiło, bo mamy bomby. Dobra. Z tamtej strony się wszystkiego pozbyłam. Dobra, mamy super booster i mam nadzieję, że to coś da. Jeszcze tam nie uwolnimy tego ciastka. Jeszcze nie uwolnimy ciastka. Tutaj bomby tak naprawdę dużo dają, bo nawet jak rozbiję gdzieś tutaj latawca, to on nam nic nie da. Dobra, ale jak już dałam go pomiędzy, to poszło. I mamy level complete. Udało się. Czyli nie jest aż tak źle, słuchajcie. Chyba nawet dostaniemy teraz 10 darmowych minut. Tak. 10 minut bez utraty życia. No i jeszcze latawce. To co? Idziemy szybciutko do kolejnego levelu. 2702. Dajcie koniecznie znać, jeśli gracie, na którym jesteście etapie, na którym jesteście levelu. Zawsze mnie to bardzo ciekawi. Ktoś z Was kiedyś pisał, że się zblokował na jednym i nie poszło, więc mam nadzieję, że w końcu się udało. Więc jeśli oglądasz, to poproszę, daj mi znać, czy udało się przejść ten level. Dobra, ja sobie jedną kulę tutaj zmarnuję teraz. Znaczy zmarnuję, no. Trochę oczyszczę planszę, bo bardzo dużo tych jabłek jest do zebrania. No i ciężko się też te pierścionki zbiera, bo je trzeba kilkukrotnie, że tak powiem, dotknąć. A, zapomniałam Wam powiedzieć, tutaj są te takie zielone aparaciki, to jest też jakiś nowy sezon, o którym jeszcze za dużo nie wiem, ale myślę, że będzie też coś ciekawego i chyba będzie jeszcze kolejna plansza tutaj, tak. Dobra. No to lecimy. Mamy mało ruchów trochę na tą planszę. Ale z takimi bombami może jest szansa. Dobra, słuchajcie. Sytuacja wygląda średnio ciekawie, bo żeby otworzyć ten pierścionek i go zabrać, to są potrzebne dwa ruchy. I chyba niestety nie da rady. Ajajaj, zobaczcie to, jeden pierścionek został, ale mamy 900. A zmarnuję to teraz, bo to już końcówka odcinka, więc chcę go z Wami razem przejść. No i zobaczcie, ile teraz się boosterów otworzyło. Teraz to z pocałowaniem ręki go przejdziemy. No i mamy koniec, level complete. Oczywiście perfect.
Okej, zobaczymy sobie jeszcze tylko, co słychać u naszego Austina i jak tam wygląda modernizacja, na jakim jesteśmy etapie. A, ja mam dzień skończony, a to zostawiłam Wam na następny odcinek, Open a New Area, więc dzisiaj Wam tego nie pokażę. Pokażę Wam w następnym odcinku i z tego, co widzę, kolejny level to level hard, więc łatwo nie będzie. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!